Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nikodem, a to jest kolejny odcinek z gry Lego Harry Potter Lata 1-4. Ostatnio byliśmy z Hagridem i Harrym na ulicy Pokątnej, gdzie tam załatwialiśmy zakupy do Hogwartu. Niestety stało się tak, że takiej misji pobocznej nie zrobiłem z... to znaczy nagrało mi się, ale gra mi się skraszowała. I usunąłem niechcący filmik z tego, jak nagrałem Lego Harry Potter misję, gdzie właśnie poznawałem pierwsze zaklęcie w grze, czyli Wingardium Leviosa. Ale obiecuję, że w następnych odcinkach już będzie dobrze. Już powinno być wszystko pięknie. Więc moi drodzy, nie przedłużając, zaczynamy. No i jesteśmy w głównym holu przed wielką salą. Która chyba trochę... Nie. Do której w insygniach śmierci było inne wejście chyba bodajże. Ale to ja już się tam nie będę czepiał, może tam jakąś dobudówkę w tym Hogwarcie zrobili, nigdy nic nie wiadomo. Dobrze, w takim razie wchodzimy do wielkiej sali. Z wielkimi oknami. No i idzie tutaj Noc Duchów, oczywiście, wielka uczta, Harry, Ron i Hermiona wchodzą i Hermiona dostała ściastka od Malfoya. Ale w filmie było tak, że Ron tutaj ją obraził, że jest zwalnięta i w ogóle Hermiona poszła ryczeć, a tutaj Quirrell przyszedł i... Troll jest w lochach! Troll jest w lochach! Ten było, no i... Tutaj, opamiętaj się z plaskacza, nie? Tak też można. Cisza! Tak było w filmie. Panika jest tutaj absolutnie niewskazana. Jak to sam Albus Dumbledore powiedział. Lampki nie wolno ominąć, bo ta lampka, wiecie, też jest ważna, ona też jest ważna, ona jest potrzebna, żeby misję zaliczyć. No więc przepraszam, jeżeli chcieliście widzieć misję z tym, z Wingardium Leviosa, ale sobie widzicie, jak wyszło. Dobrze. Jest Leviosa, a nie Leviosa. Co ty robisz, głupi trolu? Ty kurde trolu. Było inaczej. To było inaczej, tak? Ale ogólnie wiecie, no przeklinać to w grach dla dzieci chyba raczej nie wypada, nie? Zwłaszcza jakby tam oglądały tam jakieś 7-8-latki, które nie wiedzą jak przejść tego Harry'ego Pottera i by tam chciały oglądać. Nie, no to wiecie. Co tam nie ogląda? Nikt. Szczerze mówiąc. Dobra. I... O! Rybko, halo! O, mamy tutaj fragment herbu Slytherinu. Oczywiście, żeby nie było, tutaj też zdobędziemy fragment herbu. Nieraz zdobędziemy fragment herbu raczej. I nie tylko fragment herbu, może jakaś postać nam się trafi. Dobra, gościu. Raczej Syreno, to jest syrenka warszawska. Pewno.
Oj, tutaj, że chłopców nie wolno wpuszczać. O. Puk, puk, puk. Przynajmniej wychowany jest, nie? I zapukał ładnie. Czy może wejść? Czyli widzicie? Trole to, to jednak nie są niechluje. Lub inaczej. Jak kto woli. Dobra. Powalczymy trochę z Harrym Potterem. Nie ma mnie w tym momencie. Dobrze. Tu mamy... No, halo, Ron. Lampeczka. 8 na 9. Tu jest 9. Było 4 na 7. O, i widzicie fragment herbu Gryffindoru. A tutaj teraz ten obraz. To może Harrym pobądźmy. Gościu, oddawaj tutaj tą fiolkę, zamień mnie w laskę. O! Tego nie widziałem. No, gościu, dawaj. Dobra, czyli jestem laską. Zawsze chciałem być dziewczyną. Okej. O! Zdążyłem! Dobra, Hermiona tu ryczy, przemywa oczy wodą, żeby nie było widać, że ryczy. Nagrywam! Nagrywam. Dobra, później. Teraz przyjdę. I teraz się ma. Nie masz. Jak zwykle. Dobrze. Weź przyjdź. Hermiona posrana. Ty trolu głupi. Jak śmiesz Hermionę bić. I Hermiona weszła do złego kibla. Ej, trolu. Jeśli chcesz ją zabić, to musisz zabić i nas. Halo, kuplu. I tak nie machaj ty, bo się zamachasz kiedyś. Mamy jakiegoś studenta? O! Czy ja mam tutaj... No jeszcze jeden kibel. Hajsy! O! Ty trolu! Dobra, bo wpierw tą kasę trzeba zdobyć, nie? Żeby nie... Klocek... No nie, ej! Dobra. Klocek musi być niebieski, nie? Dobra. A się zdenerwował. Się chłopaczyna chyba zdenerwował. Dobra. Nic nie mamy, a tu mamy jakąś przepychaczkę. O, widzicie, no tak, no. Zapomniałem o tym, tak to bym nawet postaci żadnej nie zdobył, nie? Tu wiecie, trzeba to zrobić. A, nawet nie postaci, zobaczcie, herb. Widzicie. Ło, dobra. Już wiem, jak to działa mniej więcej. Czyli mniej więcej, no już dokładnie wiem, jak to działa. I maczugą go. Scena z filmu. Jeszcze był ten motyw, że ten troll miał różkę w nosie, nie? Jest, marki trolla. Och, śmierdzi tu, śmierdzi! Niewielu pierwszorocznych by dało sobie radę z górskim trolem i Hermiona. Śmierdzi tu! Nie odświeżasz powietrza, oczywiście.
Czemu nie? No i Hermionie odjęła 5 punktów za to, że jest taka nierozważna, bo akurat chroniła Harry'ego i Rona. Ale też i Ron i Harry dostali punkty za wyjątkowe szczęście. No i widzicie, no fragment herbu dostaliśmy. Z tego się bardzo cieszę. Nie powiem, że nie cieszę się, a połowa jest pinku Wizarda. Tak więc moi drodzy, jeżeli odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, łapki fabki, zostawić suba, skomentować. Ja się z wami żegnam, do następnego odcinka, trzymajcie się, na razie, cześć!